Życie na Ziemi istnieje od 4 miliardów lat. Stało się zadziwiająco doskonałe i piękne. Ta cudowna planeta pełna jest różnorodności i życia, ale największym jej cudem jest cud miłości. Cud miłości. Często zaczyna się tak. Dwoje ludzi pragnie dzielić ze sobą życie i ma nadzieję na założenie rodziny. Jedną z najwspanialszych przygód w życiu jest ta, kiedy dwoje ludzi staje się trojgiem. Od milionów lat geny ludzkie są przekazywane z jednego pokolenia na następne. Geny mężczyzny przenoszone są przez plemniki. Każdego dnia organizm mężczyzny produkuje niewiarygodną liczbę 100 milionów plemników. Inaczej mówiąc, co sekundę powstaje 1000 nowych plemników. Niezwykłe jest to, że każdy plemnik ma swój własny kod genetyczny. Ta ogromna produkcja ma miejsce w dwóch fabrykach plemników, czyli w jądrach, które składają się z ogromnej liczby maleńkich, pokręconych kanalików. Łączna długość kanalików w każdym jądrze może dochodzić do 800 metrów. Rozwój plemnika trwa 10 tygodni. Oto przekrój jednego z kanalików. Wewnątrz znajduje się linia produkcyjna tej fabryki plemników. Pierwotne komórki plemników są magazynowane przy ścianach kanalików. Dzielące się komórki przenoszone są do środka kanalika, gdzie dojrzewają. W ciągu kilku tygodni wykształca się główka, szyjka i witka. Dojrzały plemnik jest kurierem, który ma dostarczyć wyjątkową przesyłkę zawierającą geny mężczyzny. Aby tego dokonać, plemnik ze swoją połową zestawu chromosomów musi połączyć się z jajem kobiety zawierającym drugą połowę chromosomów. W oczekiwaniu na taką okazję plemniki mogą przetrwać nawet do 5 dni. Organizm kobiety, by przekazać swoje geny, podejmuje nieco inne starania. W procesie rozrodczym skupia się na jakości, a nie na ilości. W chwili urodzenia jajniki nowonarodzonej dziewczynki zawierają milion niedojrzałych komórek jajowych. W okresie jej dojrzewania liczba tych komórek zostanie ograniczona do około 400 tysięcy. Z nich wszystkich każdego miesiąca przez dni płodne dojrzewa tylko jedno jajo. W całym życiu kobiety będzie ich około 400. Po lewej stronie ekranu ponownie widzimy jajnik ze strzępkami jajowodu po stronie prawej. Kiedy komórka jajowa otoczona pęcherzykiem dojrzeje, przesuwa się na zewnątrz jajnika, wypełnia płynem, ciśnienie wzrasta i pęcherzyk pęka. Jajo otoczone ogromną ilością komórek produkujących hormony zostaje wypchnięte z jajnika. Jest to cichy dramat natury. Wiele kobiet czuje, kiedy dokładnie odbywa się owulacja. W pobliżu jaja znajdują się tysiące komórek odżywczych, które zapewniają pożywienie komórce jajowej w pierwszych kilku dniach jej życia. Komórka jajowa widoczna na dole po lewej jest nie większa niż główka szpilki. Giętkie strzępki jajowodu próbują chwycić jajo.
a jajo otoczone przez komórki odżywcze znika w jajowodzie, aby przemieszczać się dalej w kierunku macicy. Rozpoczyna się fantastyczna podróż, podczas której jajo spotyka się z plemnikami. Zobaczmy, jak ta podróż przebiega. W rzeczywistości taka podróż trwa trochę więcej niż 4 dni, choć jajowód ma zaledwie 15 cm długości. Miliony maleńkich rzęsek, poruszając się w sposób zsynchronizowany, przesuwają jajo wzdłuż jajowodu. Maleńka komórka jaja zawiera wszystko, co potrzebne, aby dać początek nowemu życiu. Wszystko oprócz zawartości plemnika, to jest paczki zawierającej genetyczne nacechowanie mężczyzny i jego DNA. Czas zaczyna gonić. Jajo musi zostać zapłodnione w ciągu 24 godzin po owulacji, albo zginie. Rozmnażanie płciowe wiąże się z presją czasu. Jest skomplikowane i ryzykowne. Dlaczego nas to tak zajmuje? Po pierwsze, trzeba znaleźć kogoś, na kim ci zależy. I kogoś, komu zależy na tobie. Ale nawet wtedy, kiedy wyłoni się odpowiedni partner, można przekazać potomstwu tylko połowę swoich genów. Najdawniejsze formy życia, takie jak te bakterie, nie trudziły się tak bardzo. Rozmnażały się bezpłciowo przez klonowanie. Nawet te proste organizmy wodne tworzą dokładne kopie siebie samych. Tutaj widzimy proces podziału. Komórka dzieli się na pół, a powstałe dwie nowe komórki zawierają dokładnie ten sam materiał genetyczny. Nie wiemy, jak w procesie ewolucji wytworzyło się zróżnicowanie płci, ale wiemy, dlaczego do tego doszło. Rozmnażanie płciowe zapewnia niezbędne zróżnicowanie wewnątrz gatunku i daje dużą pewność, że gatunek nie wyginie, dlatego się utrwaliło. Rozmnażanie płciowe wydaje się wymagać rytuałów łączenia się w pary, przy czym każdy gatunek stosuje swoje własne sposoby, a liczba możliwości jest nieskończona. Zwierzęta, tak jak i ludzie. Flirt to stara sztuczka zabiegów godowych. A spojrzenia i uśmiechy są ważną częścią tego rytuału u ludzi. Choć mówi się, że musi zadziałać chemia, żeby przyciągnąć partnera. W naturze na mechanizmy rozmnażania oddziałują zapachy. Są to mikroskopijne cząsteczki chemiczne. Tu widać je powiększone 2 miliony razy przez mikroskop elektronowy. Te maleńkie cząsteczki chemiczne zwane są feromonami. Niektórzy naukowcy twierdzą, że mają one również wpływ na seksualność człowieka. Istnieje pewien szczególny narząd powonienia, który odbiera sygnały feromonów, przekazując je dalej do mózgu. Mieści się on głęboko wewnątrz ludzkiego nosa. To ten niewielki kształt na środku zdjęcia. Dotknięcie i poznanie zapachu ukochanej osoby może być niezwykle silnym doznaniem. Ciała kochanków dosłownie wypełnią się związkami chemicznymi. Niektóre z tych związków są bardzo podobne do amfetaminy i w sposób naturalny wywołują podniecenie. Kamera termiczna rejestruje rosnącą temperaturę ciała. Podniecenie seksualne ma potężny wpływ na prawie wszystkie funkcje i zmysły organizmu.
Kamera termiczna rejestruje, jak zimne niebieskie obszary zabarwiają się na zielono, by potem zamienić się w ciepłe czerwone, gdy krew wypełni gąbczastą tkankę penisa. Specjalne substancje dają sygnał naczyniom krwionośnym, aby się rozluźniły i przepuściły krew. Temperatura w jądrach, kamera termiczna zarejestrowała ją na niebiesko, jest zawsze o kilka stopni niższa od temperatury ciała. Setki milionów plemników jest już gotowych do długiej drogi na zewnątrz. Gigantyczna armada zostaje szybko wypompowana przez szereg skurczów mięśni wywołanych sygnałem z układu nerwowego. Najpierw plemniki wpłyną do nasieniowodu, 40-centymetrowej rurki zakręcającej do wnętrza ciała. Wytrysk jest wynikiem serii bardzo skomplikowanych fizycznych i psychicznych doznań, wymagających współdziałania kilku gruczołów. W dokładnie określonej kolejności, w tym, a nie innym momencie. Oto cewka moczowa, tunel, przez który pośpiesznie przepłynie nasza armada. Tylko kilka chwil dzieli nas od momentu, w którym 500 milionów plemników znajdzie się w pochwie kobiety. Jest to początek niezwykłej walki o przeżycie i sukces. Aby uchronić kobietę od infekcji z zewnątrz, środowisko wewnątrz pochwy jest kwaśne, co czyni je zabójczym dla plemników. Tak zabójczym, że 1/5 zginie niemal natychmiast. Wiele plemników jest zdeformowanych, niektóre mają po dwie witki. Ocenia się, że około 40% plemników zdrowego mężczyzny nie jest w stanie dotrzeć do celu. Ale zdrowe plemniki prą naprzód. Jedyną możliwą trasą jest, wiodąca poprzez szyjkę macicy, droga do macicy. Przez większość czasu szyjka macicy jest wypełniona gęstym śluzem, przez który ani bakterie, ani plemniki nie są w stanie przeniknąć. Tylko na kilka dni w miesiącu śluz zmienia swoją konsystencję, staje się rzadszy i tworzą się w nim maleńkie kanaliki. A kiedy nastąpi ten właściwy moment, plemniki znajdą drogę, by przedostać się na drugą stronę, do macicy. Punkt docelowy, czyli jajo w jajowodzie, znajduje się w odległości około 15 cm. To ogromna odległość dla mikroskopijnych plemników, nie dłuższych niż 0,06 mm. Ostatecznie tylko kilka tysięcy z nich dotrze do macicy. Pokonanie każdego centymetra wymaga 1000 ruchów witki. Plemniki są doskonałymi pływakami. Pierwszej grupie dotarcie do jajowodu zajmie zaledwie 30 minut. Ale kiedy znajdą się wewnątrz, podróż stanie się jeszcze trudniejsza. Będą musiały płynąć pod prąd, wytworzony przez miliony rozproszonych rzęsek, próbujących przenieść jajo do przodu. Jeśli kobieta ostatnio nie jajeczkowała, będą musiały zaczekać, dopóki w pobliżu nie pojawi się jajo. Mogą przeżyć najwyżej 5 dni, a potem zginą. W czasie tej podróży plemniki dojrzały i stały się zdolne do zapłodnienia, jak mówią naukowcy. Nabrały zdolności.